Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu chciałbym powrócić do bardzo starego tematu, jakim jest konfiguracja. I policzyłem ostatnio, że w tym semestrze będę zaczynał pracę zawodowo z wykładami i ćwiczeniami z Blendera dla około 140 osób. A jeżeli policzyć tak troszkę szerzej, to tych osób będzie ponad 200 ze względu na jeszcze inne kursy nieakademickie. Nie liczę tutaj polskiego kursu Blendera, gdzie zapisanych na razie subskrybentów jest ponad 800. Tak czy inaczej, chciałbym pokazać, jak wygląda moja optymalna konfiguracja, a więc za chwilkę ustawię Blendera w ustawieniach fabrycznych i przejdziemy jeszcze raz po kolei przez cały proces konfiguracji, tak jak to zrobiłem dla tego Blendera, w którym teraz pracuję. Zatem zaczynamy. Jest to materiał, dodam jeszcze, dotyczący osób początkujących i kieruję go szczególnie w stronę moich studentów, którzy zaczną w tym semestrze pracę z Blenderem. A więc bierzemy menu File i wybieramy sobie z tego menu polecenie Load Factory Settings. Powoduje to, że Blender wraca do swoich domyślnych ustawień, takich jakie ma po pierwszym włączeniu. Jak widać, jest tutaj otwarty panel z narzędziami, czy też, no tak, z narzędziami po lewej stronie. Jest duży widok 3D, mamy na dole okno Timelinera, a po prawej stronie jest wąski pasek z innymi narzędziami. Wielkość liter w tym Blenderze jest dosyć niewielka, co pewnie widać na filmie. I teraz po kolei należałoby wszystko skonfigurować tak, aby ten Blender był dopasowany idealnie do pracy. Zatem zaczynamy. A więc pierwsza rzecz. Na początku upewniam się, że pasek menu na górze, jest to tak zwany panel z informacjami, jest rzeczywiście na samej górze, że nie jest na przykład pociągnięty trochę w dół. Zależnie od konfiguracji może on być troszeczkę niżej u Was, więc łapię za krawędź pomiędzy obszarami, ciągnę go maksymalnie do góry. Gdybym zostawił go trochę niżej, w obszarze tutaj powyżej niego widziałbym pewne informacje podane troszeczkę do loga różnego rodzaju operacji. Na razie nie będę tego pokazywał. Więc ustawiam ten panel na samej górze i teraz otwieram sobie menu, w którym będę konfigurował Blendera, a więc biorę menu File i polecenie User Preferences. W oknie, które się otwiera, mam konfigurację całego Blendera i teraz zacznę od ostatniej zakładki, jaką jest System. System jest to po prostu konfiguracja systemu, a więc fontów na przykład, kart graficznych i innych rzeczy. Pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to pole czy też panel o nazwie General, opcje ogólne. Mam tutaj coś takiego jak DPI, czyli dots per inch, oznaczające ilość punktów na cal, czyli nic innego jak tylko rozdzielczość ekranu. Policzyłem, że rozdzielczość mojego ekranu to jest 88 punktów na cal. Jeżeli wpisz 88, automatycznie powoduje to powiększenie wszystkich napisów oraz ikon w całym oknie programu. Jest to pierwsza opcja, którą można zmienić. Następnie pozostawiam bez zmiany Frame Server Port, nie będę na razie tego używał. Ilość linii przewijanych w konsoli również pozostawiam na 250. Natomiast w przypadku dźwięku wybieram opcję SDL. Opcja SDL jest zalecana dla pracy z silnikiem gier. Gdybym chciał pracować na przykład, znaczy nie, przepraszam, nie z silnikiem gier, tylko z edytorem sekwencji wideo. Gdybym chciał pracować z grami, wybierałbym OpenAL, a gdybym chciał miksować dźwięk w czasie rzeczywistym, wybieram sobie Jack. Jeżeli u Was nie ma tej opcji Jack, to znaczy, że Wasza wersja Blendera nie została skompilowana ze wsparciem dla Jacka. Pozostawiam parametry dźwięku bez zmian, natomiast niżej mam opcję taką jak Screencast. Screencast jest to opcja, która polega na tym, że Blender może nagrywać sam wnętrze swoich okien. Po wciśnięciu kombinacji Alt F3 rozpoczyna się nagrywanie do katalogu wskazanego przez ścieżkę Output, no i wtedy można nagrać to, co się robi, na przykład jakiś proces modelowania czy budowania jakichś opcji. Więc ustawiam sobie ten screencast z FPS-em, czyli frames per second, na wartość 15. Ustaliłem, że tego typu framerate daje dość płynny obraz i nie ma zbyt wielkiej straty jakości. Następnie wybieram sobie urządzenie, które będzie obliczało różnego rodzaju rzeczy. Jeżeli jest ustawione NAN, to do wyboru mam tylko procesor, czyli CPU. Jeżeli wybiorę sobie wsparcie dla bibliotek CUDA, mogę wybrać sobie kartę graficzną i mogą to być albo dwie karty w trybie SLI, połączone razem, pracujące jednocześnie, albo jedna z nich. Wybieram tę dolną, to jest druga karta, nieaktywna w tym momencie. Pierwsza w tym momencie będzie wyświetlała mi obraz bez żadnych spowolnień, a druga będzie prowadziła obliczenia. Następna opcja, którą tutaj mam, to jest zestaw konfiguracyjny dotyczący wyświetlania. W zasadzie nie muszę tutaj niczego zmieniać. Jeżeli bym chciał, to mogę wyłączyć na przykład generowanie mipmap na karcie graficznej, będą wtedy liczone na procesorze. Mogę w ogóle wyłączyć mipmapy, jeżeli nie będą mi potrzebne. Mogę ewentualnie określić, jak będzie liczone filtrowanie anizotropowe dla scen, które mam w Blenderze. Zwykle
Ustawienie wartości 2 lub nawet wyłączenie może pomóc przy bardzo złożonych scenach i przyspieszyć po prostu wyświetlanie. Jeżeli nie działa mi coś w Blenderze na sposób wyświetlania, czy też pojawiają się jakieś problemy, jakieś dziwne zniganie napisów czy inne rzeczy, możemy próbować kombinować z ustawieniami sposobu rysowania okna. Okno jest rysowane teraz w sposób wybierany automatycznie, ale jeżeli on nie działa, możemy sprawdzić, czy będzie całe okno przerysowywane, czy tylko częściowo, czy będą jakieś nakładania lub potrójny bufor, czy będzie wykorzystywany. Więc wybieram sobie zależnie od tego, co chcę uzyskać, jedną z tych opcji i testuję, czy działa. Pozostawiam tę opcję jako automatyczną znowuż. Mogę także włączyć lub wyłączyć antialiasing tekstu. Jeżeli wyłączę antialiasing tekstu, wtedy wszystkie moje napisy robią się takie dziwne, niezbyt ładne, troszeczkę cieńsze litery są, po prostu nie ma tutaj antialiasowania, więc tekst wygląda trochę gorzej. Natomiast wyłączenie tej opcji pozwala Blenderowi szybciej odtwarzać różnego rodzaju animacje w oknie 3D. Sprawdziłem, jest to niewielki przyrost i ma znaczenie tylko w silniku gier lub też w przypadku jakichś systemów, które odtwarzamy w postaci animacji, podgląd mając w widoku 3D. Można tę opcję pozostawić jako włączoną, wtedy literki widać troszeczkę lepiej. Następnie mamy limit rozmiaru tekstur. Jeżeli karta graficzna, z której korzystamy, ma jakieś ograniczenia dla tekstur w silniku gier, to możemy ograniczyć tutaj wielkość tych tekstur. Wyłączenie limitu znosi ten limit i go po prostu nie ma. Tak samo timeout i szybkość zbierania śmieci możemy pozostawić bez zmian. Następnie, jeżeli potrzebujemy pracować z edytorami wideo, takimi jak Sequencer albo edytor klipów, możemy ustawić sobie, ile klatek ma być zapamiętywane z wyprzedzeniem lub też liczone z wyprzedzeniem podczas przeglądania filmu w paskach filmowych. Możemy zostawić sobie prefetch frames na 0, ale jeżeli ustawimy tutaj wartość taką dosyć sporą, na przykład 50, to na 50 klatek do przodu będziemy już mieli wczytywane klatki, co przyspieszy ewentualne odtwarzanie filmów. Tak samo jeżeli pracuję z edytorem klipów, warto zwiększyć limit pamięci cache na, powiedzmy sobie, 16 GB. Oczywiście taką pamięć trzeba mieć w systemie, aby każdy film, który przeglądamy, mógł się umieścić w pamięci i dzięki temu nie zamulać przy następnym odtwarzaniu. Tak zostawiam te ustawienia u siebie na komputerze. Następna opcja, którą mamy w zakładce System, to jest sposób oświetlania sceny. Jeżeli na scenę wstawię jakikolwiek obiekt, tak na przykład jak ten klocek tutaj stoi, to te trzy lampy zaznaczone to jest właśnie oświetlenie do tego klocka w trybie Solid. I widać tutaj, że to jest Solid OpenGL Lights. Jeżeli wyłączę któreś z tych świateł, to od razu mój klocek staje się ciemniejszy. Pozwala konfiguracja tych lamp na określenie takich źródeł światła i takich stron, z których oświetlone są obiekty, aby zawsze mieć któreś z tych ścian całkiem oświetlone, aby one były widoczne. Jeżeli nie podoba mi się kierunek, z którego pada światło, to mogę wziąć i ten kierunek światła zmienić. Ok? Zostawiam tę opcję w ustawieniach standardowych. Następna opcja, którą pozostawiam standardową, to jest wybór koloru dla mojego, czy też wybór sposobu wyboru koloru dla mojego pikera kolorów. Obecnie jest wybrane kółko. Oznacza to, że jeżeli wybieram jakikolwiek kolor w którymkolwiek miejscu w Blenderze, to po kliknięciu w ten panel z wyborem koloru pojawi mi się takie małe okienko z kółkiem, w którym mogę sobie wybierać kolory. Jeżeli zmienię tę opcję, na przykład na Square, Hue Value plus Saturation, to wtedy to kółko zamieni się na prostokąt. Mogę mieć tutaj kilka różnych sposobów wyboru barwy według różnych kryteriów jakby, ale pozostawiam kółko, ponieważ w mojej praktyce okazało się ono najwygodniejsze. Jeżeli ktoś chce być oryginalny, może oczywiście zmienić te ustawienia i wtedy będzie miał coś innego. Następnie mamy jeszcze ustawienie kolorów, które możemy wybrać do malowania wierzchołków. Mamy także włączenie lub wyłączenie fontów międzynarodowych i wybór języka. Jeżeli ktoś chce mieć polską wersję Blendera, życzę mu w tym momencie powodzenia. Musi sobie stąd wybrać język polski. Patrzę teraz, gdzie on jest i nie bardzo go widzę, ale jest gdzieś jakiś pak z językiem polskim, który można sobie doinstalować i wtedy korzystać. Możemy wybrać również sobie na przykład arabski. No i wtedy będziemy mieli interfejs w całości po arabsku. Wygląda super. Wystarczy teraz takiego Blendera zapakować, wysłać komuś, no i się człowiek teraz biedzi i martwi. Wybiorę zamiast arabskiego angielski, to jest po angielsku. Znaczy to jest angielski po arabsku. A nie, tutaj jest jakiś English. Weźmy i spróbujmy to jakoś ogarnąć, żeby nie było zwały. Weźmy sobie default, żeby już nie było akcji. Tak czy inaczej wyłączam te czcionki, czy też fonty międzynarodowe, ponieważ nie potrzebuję lokalizować Blendera, odpowiadam ją w wersji angielskiej. I zachęcam do tego, aby uczyć się wersji angielskiej od początku, dlatego że później pewne terminologie i pojęcia angielskie mogą być używane również nie tylko w Blenderze, ale w każdej branży związanej z grafiką 3D.
Dobra, więc to jest zakładka system. Taką konfigurację tutaj pozostawiam i to powinno zostać jakoś tak ustawione. Oczywiście dopasujecie to do swoich własnych potrzeb. Następna zakładka od prawej strony to jest file. Tutaj określam konfigurację plików w Blenderze. Pierwsza rzecz, mamy tutaj różnego rodzaju ścieżki do różnego rodzaju zasobów. Wolno zdefiniować mi ścieżkę bezwzględną albo względną. Jeżeli chcę zdefiniować ścieżkę bezwzględną, mogę na przykład wpisać usr, share, fonts i tak dalej. I to będzie ścieżka bezwzględna, ponieważ zaczyna się od slasha. Powiększę troszkę te litery, aby je było lepiej widać. Mogę wybrać font bezpośrednio za pomocą pickera fontów, usr, share, fonts. Tutaj jest dosyć sporo tych katalogów, więc trzeba przewinąć. Szukam fonts w tym momencie. I tutaj jest true type i mogę wybrać sobie dodatkowo jeszcze jakiś tam font spod katalogu, ale zostawię na razie taki. Jeżeli zaakceptuję ten wybór, to w tym momencie mam określoną bezwzględną ścieżkę do fontów. Oznacza to, że jeżeli do sceny 3D wstawię jakiś font, zrobię to w tej chwili, weźmę sobie jakiś tekst, odsunę go, to konfiguracja tego fontu będzie poszukiwała ewentualnych czcionek wczytywanych od razu, bezpośrednio na tej ścieżce, którą ustawiłem w konfiguracji. A więc mogę przygotować sobie gdzieś w systemie katalog z moimi ulubionymi fontami i tam pokazać Blenderowi, że z tego katalogu ma te fonty brać. W tym momencie w konfiguracji określam ścieżkę, która będzie domyślnie wstawiona tutaj przy otwarciu okienka wczytania nowego fontu. Mogę teraz sobie wybrać na przykład Droid, jakąś wersję hebrajską tego droida, no i ona tutaj będzie wybrana. Na razie usunę to, aby nie mieć niepotrzebnie tutaj wprowadzonej informacji. Tak samo usunę font i wrócę do okna z konfiguracją. To, co jest wpisane zamiast takiej ścieżki domyślnie, to jest taki podwójny slash. Ten podwójny slash oznacza ścieżkę względną. A więc jeżeli wpiszę podwójny slash i na przykład katalog font, czy tam fonts, to będzie oznaczało, że Blender będzie szukał katalogu font w położeniu mojego pliku Blend. Jeżeli swój plik zapiszę w katalogu domowym na przykład, to wtedy w tym katalogu domowym będzie poszukiwany katalog o nazwie font względem położenia mojego pliku. Jeżeli zapiszę swój plik w katalogu tymczasowym, to w katalogu tymczasowym będzie szukany katalog o nazwie font i tak dalej. Pozostawiam tę ścieżkę na razie w ten sposób, nie zmieniając konfiguracji i takie same ustawienia dotyczą tekstur, wyników renderowania, skryptów, w ogóle nie jest wpisana żadna ścieżka, dźwięków, a pozostałe ścieżki są inne. I teraz tak, katalog tymczasowy zostawiamy jako TMP. Jeżeli wpiszemy tutaj katalog lokalny, to w tym momencie będziemy musieli za każdym razem zapisać nasz plik, aby ta ścieżka zaczęła obowiązywać. Jeżeli wpiszemy tutaj, co gorsza, katalog lokalny tymczasowy, to ten katalog będzie musiał istnieć. I teraz uwaga, jeżeli tego katalogu nie będzie, to Blender nie będzie w stanie wykonać niektórych opcji. Niektóre na przykład akcje związane z renderowaniem się nie powiodą. Może też nie działać na przykład bejkowanie niektórych rzeczy, czyli liczenie automatyczne położeń cząstek, brył miękkich i innych elementów. Więc najlepiej zostawić tę ścieżkę w takiej postaci, która prowadzi do zapisywalnej dla Blendera lokalizacji i katalog tymczasowy jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Zostawiamy także gałęzie plików związane z lokalizacją bez zmian. Image Editor mogę tutaj wpisać GIMP, jeżeli używam takiego, ewentualnie mogę wybrać jakiegoś GIMPa, otwierając sobie okno z plikami. I mogę także określić, w jakiego rodzaju będę używał odtwarzacza animacji. Jeżeli będę odtwarzał jakąś animację w Blenderze, to mogę wybrać internal, co jest domyślną opcją, taką można zostawić, a można również wybrać na przykład jakiś mplayer, czy jakiś custom program typu VLC, czy jeszcze coś innego. Oczywiście konfiguracja tych programów pozostaje do zrobienia. Można wybrać sobie mplayer, jeżeli ktoś chce odtwarzać animacje z wyrenderowanych obrazków lub z wyrenderowanego filmu, ponieważ opcja internal nie zawsze w tym przypadku działa. Ja zostawiam internal, ponieważ i tak się tym za bardzo nie przejmuję. Teraz kolejna rzecz, wpisuję autora i to jest bardzo ważne dla moich studentów, czyli tych osób, które będą oddawały mi swoje prace na zaliczenie. Powinien być wpisany autor pracujący z daną wersją Blendera. Ja wpisuję tutaj sobie Piotr Arłukowicz i dodaję jeszcze zdradziecko adres polskikursblendera.pl, licząc na to, że może ktoś mój plik kiedyś znajdzie i przeczyta, skąd ten plik pochodzi. Oczywiście płonne nadzieje, ale niech tam będzie. Teraz następna rzecz. Mam taki panel o nazwie Save and Load, czyli zapisz i załaduj. Przede wszystkim włączamy używanie ścieżek względnych, co pozwala czasami zachować resztki naszych ustawień przy przenoszeniu pliku pomiędzy systemami. To powinno być zaznaczone. Możemy oczywiście zaznaczyć kompresję pliku i możemy, ale nie musimy włączyć opcję o nazwie Load UI.
w tym momencie jest ta opcja Załaduj interfejs użytkownika, co oznacza, że jeżeli wczytam jakiś plik Blend, to z tego pliku Blend ustawienia całego interfejsu zostaną wczytane i będą inaczej wyglądały, prawdopodobnie niż moje, do których jestem przyzwyczajony. Jeżeli jest to Load UI zaznaczone, to w tym momencie wczytanie każdego pliku Blend odtwarza interfejs, jaki w tym pliku był, czyli pozostają wszystkie okna pootwierane, jeżeli jakieś były itd. Można przy ładowaniu pliku tę opcję odhaczyć dla każdego jednorazowego wczytania, zatem można ją pozostawić włączoną. Zaznaczam także filter File Extensions, aby w okienku wczytywania plików, takim jak to, były filtrowane rozszerzenia plików. One są gdzieś tutaj. Tutaj są filtry. One są teraz, zdaje się, powyłączane. Jeżeli chcę je włączyć, to po prostu wciskam dany guzik. Zostaje ta opcja włączona i włączam ukryj pliki, których nazwy zaczynają się od kropki. W systemie Linux nazwy zaczynające się od kropki, jeżeli dotyczą plików lub katalogów, to są nazwy tak zwane ukryte i po prostu przy zwykłym wyświetlaniu zawartości katalogu nie powinny być pokazywane. Ta sama zasada dotyczy tej opcji. Następnie mogę ukryć lub pokazać ostatnie lokalizacje, czyli miejsca, z których wczytałem jakieś pliki. Jeżeli wczytuję cokolwiek, to ostatnie lokalizacje są tutaj. Tutaj są katalogi, w których pracowałem ostatnio i coś tam robiłem. Jak widać, tutaj są jakieś monety, piotao, trutajpy. Trutajpy i droid to są te, które przed chwilką używałem. Są także jakieś próbne mockupy, diamenty, jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Więc jeżeli włączę Hide Recent Locations, w tym momencie to okienko z ostatnimi lokacjami się nie pojawia, jest ukryte. Jeżeli włączę sobie opcję Hide System Bookmarks, w tym momencie nie ma innego okienka, które pojawia się w oknie wczytywania pliku. Chodzi o te zakładki, które są tutaj. Takie zakładki mogę dodać, naciskając po prostu guzik Add. Znaczy mówię System Bookmarks, ale tak naprawdę tutaj są moje zakładki, które mogę włączyć lub wyłączyć. Jeżeli nacisnę teraz guzik Add, to dodaję tą lokalizację, którą mam wybraną, czyli domyślnie katalog główny w Linuxie. Mogę tę lokalizację również usunąć, ale na razie zostawię to tak, jak jest. A więc jeżeli włączę Hide System Bookmarks, w tym momencie tych bookmarków nie ma i po prostu znikają. System wyleciał stąd, to przepraszam. Mogę również włączyć lub wyłączyć pokazywanie miniaturek różnego rodzaju plików. W obecnej chwili, jeżeli chciałbym wczytywać jakieś obrazki, na przykład z katalogu domowego, to widzę tutaj same długie nazwy plików i jest to opcja odpowiadająca temu guzikowi w liście plików. Natomiast jeżeli chcę włączyć miniaturki, muszę kliknąć w ten guzik. Jeżeli kliknę, mam tutaj miniaturki różnych rzeczy, no są jakieś tam, powiedzmy sobie, reklamy w Blenderze robione, inne rzeczy, obrazki, więc widzę w podglądzie, co mniej więcej się znajduje na dysku. Aby taka opcja działała domyślnie, przy każdym wejściu należy zaznaczyć Show Thumbnails, czyli pokaż miniatury. Następnie wybieramy sobie, ile wersji danego pliku ma być zapisywane po naciśnięciu klawiszy zapisujących, takich jak Ctrl-S. Zazwyczaj Blender zapisuje dwie wersje i te wersje nazywają się Blend 1 i Blend 2. Wszystkich plików, które możemy jakby zobaczyć na liście ostatnich plików, jest teraz 10. Lista ostatnich plików jest w menu File, tam gdzie jest menu Open Recent. Tutaj jest lista ostatnich plików, które otwierałem. Więc możemy sobie tę ilość zwiększyć na przykład do 20 albo zmniejszyć na przykład do 5. I wtedy będziemy mieli w tym menu oczywiście listę odpowiednio krótszą. Następna rzecz, którą warto ustawić i która jest domyślnie włączona, to jest zapisywanie obrazków z podglądem. Jeżeli zapiszę plik, to wtedy w okienku otwierania Blendera będę mógł ten plik spokojnie zobaczyć. Przechodzę teraz do zakładki z Blenderem, włączę sobie miniatury. No i teraz, jeżeli popatrzę na pliki, to na przykład w tym momencie widać jakiś plik Blend, ale widać również jego miniaturkę. Ten plik został zapisany z miniaturką, z podglądem i warto takie rzeczy robić, aby łatwiej się zorientować, które pliki co zawierają. Ok, tutaj jest jakiś inny plik, który nie ma zapisanej miniaturki, no i dlatego nie widzę, co w środku się znajduje. Więc warto tę opcję włączyć. Następna opcja jest bardzo ważna i ona doszła w Blenderze w wersji 2.66. To jest opcja o nazwie Keep Session. Jeżeli zaznaczę taką opcję, to po wyjściu z Blendera lub nawet po crashu Blendera zostaną zapamiętane ustawienia z ostatniego zapisu i po otwarciu Blendera będę miał tą scenę, nad którą pracowałem, od razu wczytaną. Jest to coś podobnego do automatycznego zapisywania stanu całego programu. W związku z tym, jeżeli ktoś chce, może sobie taką opcję włączyć i wtedy będzie miał zawsze zapisane wszystkie ustawienia, nawet gdyby przypadkiem wyszedł z Blendera. Nie dotyczy to, najprawdopodobniej nie sprawdzałem tego, ale nie dotyczy to najprawdopodobniej zapisywania zmodyfikowanych obrazków w Blenderze. To będzie trzeba jeszcze sprawdzić.
Tak samo możemy ustalić sobie opcję, aby zapisywanie pliku odbywało się raz na 5 minut, albo raz na 3 minuty czy 2, albo na przykład raz na pół godziny, jeżeli ktoś jest na tyle stabilny i jego praca nie będzie powodowała crashy. Ja zostawiam to z reguły na 3 minutach. Dodatkowo mamy jeszcze opcję taką jak skrypty. Możemy załadować skrypty Pythona i uruchomić je automatycznie. Oraz w skryptach możemy traktować tabulatory jako spację również w sposób automatyczny. To dotyczy takich spraw jakby edycyjnych. Teraz ważna rzecz. Jeżeli chcę zapisać ustawienia konfiguracji, naciskam Save User Settings. Jest to zmiana w stosunku do poprzedniej wersji Blendera, ponieważ w poprzednich wersjach naciśnięcie Save User Settings zapisywało również scenę początkową, czyli wszystkie ustawienia okien. A więc po kolejnym uruchomieniu pojawiało się okno konfiguracji, ponieważ było zapisane wszystko razem z tym oknem. Teraz zapisywana jest jedynie konfiguracja Blendera, a nie ustawienia wszystkich okien. Aby zapisać ustawienia wszystkich okien w takiej konfiguracji, jak teraz mam, należy wziąć menu File i wybrać sobie Save Startup File. To jest kombinacja Ctrl-U. I to powoduje, że zapisana będzie konfiguracja wszystkich okien, łącznie z ustawieniem sceny, z obrotem tej sceny i z zawartością tej sceny. A więc teraz Save User Settings zapisuje tylko konfigurację, bez względu na to, co mam ustawione w Blenderze. Dobra, następna zakładka to jest zakładka Themes. I w tej zakładce mamy mnóstwo różnych rzeczy do skonfigurowania, ja z reguły zmieniam tylko niektóre. Przede wszystkim warto wiedzieć, że w tej zakładce możemy zapamiętać ustawienia wyglądu Blendera, jeżeli chodzi o jego kolory, na przykład wielkości napisów i tak dalej. A więc aby zmienić kolory lub też wybrać jakieś inne, mam tutaj tak zwaną listę presetów. Tych presetów jest całkiem sporo. Mam także pewne presety, które nazywają się Piotao, to są te moje, które sobie dodałem. Aby dodać nową konfigurację, naciskam guzik plus i wpisuję nazwę. Niech to będzie na przykład tutorial. Nazwa zmienia się na tutorial, daję OK i w tym momencie mój zestaw konfiguracyjny nazywa się tutorial. OK, teraz aby zmienić jakiekolwiek ustawienia należy po prostu poklikać. I mam tutaj przyciski z kategoriami różnego rodzaju elementów interfejsu, więc pierwszy guzik to jest User Interface. W User Interface mam podstawowe elementy interfejsu, takie jak guziki, listy rozwijane, menu, gdybym chciał jakieś użyć, ewentualnie pikery kolorów i jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Jednym z elementów, który można szybko zmienić tak, aby było widać tę zmianę, to jest na przykład Radio Button. Radio Button to jest element, który jest teraz niebieski, jak widać. Jeżeli kliknę w ten kolor, zmienię go na przykład na zielony, to od razu w całym interfejsie mam wszystkie radiobutony zmienione na zielony. W podobny sposób można pozmieniać sobie dowolny inny element. Warto też zwrócić uwagę na to, że niektóre z tych elementów mogą być cieniowane, niektóre nie. Jeżeli włączę shading, to mogę podkręcić ten shading, zmieniając przyciski w takie ładne, trójwymiarowo wypukłe. Oczywiście nie należy z tym przeginać, chyba że chcecie rzeczywiście mieć jakiś bardzo odjechany wygląd interfejsu. Praca nad dobrym dobraniem kolorów i nad właściwym zdefiniowaniem wszystkich elementów interfejsu to jest naprawdę długa rzecz. No i tu nad tym trzeba posiedzieć, popróbować, podopasowywać do siebie różne elementy. Jest to dość skomplikowane, dlatego nigdy tego nie robię porządnie. Najczęściej pomiędzy różnymi wersjami Blendera zmieniam tylko kolor właśnie tego koloru wciskanych guzików. Ale jest także parę innych rzeczy. Przewinę jeszcze na samym dole, tutaj można zobaczyć, że menu rozwijane również ma zaznaczenie takie niebieskie. Można zmienić ten kolor tutaj w tym miejscu. Mam także pojedynczy element menu zaznaczony. Mam tutaj element listy zaznaczony. Gdybym miał tutaj jakieś elementy listy na przykład, no to w tym momencie one są również na niebieskim tle. Każdy, dosłownie każdy element można zmienić i to jest chwała deweloperom za to, że tak konfigurowalny program zbudowali. Jest nawet cień pod menu. Są ikony, które można sobie wybrać z innego zestawu. Jest także nawet kolor tych osi, które tutaj są. To są osie 3D pokazujące kierunki w przestrzeni. Można je sobie zmienić, chociaż tego akurat nie zalecam. Dlatego, że standardem jest w grafice 3D przyjęcie, że X to jest czerwony, Y zielony, a Z to niebieski. Tą opcję wprowadzono tutaj po to, aby można było uzgodnić te kolory troszkę bardziej z jakimś ewentualnym schematem barw dotyczącym całego Blendera. To, co warto zmienić i co czasami się może przydawać, to jest opcja związana z zestawem kontrolek dla 3D View. 3D View to jest ten panel z widokiem 3D. Pierwsza rzecz, którą tutaj zwykle zmieniam, jeżeli pracuję na starych rzutnikach albo w pracowniach, w których jest marne wyświetlanie obrazu, to kolor siatki. Kolor siatki mogę podbić i wtedy widać ją troszeczkę lepiej na ciemnych ekranach. Mogę także zmienić kolor tła. Jest tutaj gdzieś taka opcja jak Region Background, ale to chyba nie to, zaraz sprawdzimy. Zobaczymy. Tak, to nie jest to. Gdzieś tutaj było background, nie widzę go teraz.
Wy pewnie już to widzicie, a ja jeszcze nie. Ok, możemy sprawdzić, jak będzie działała ta opcja tutaj. Tu mam gradient on off. Prawdopodobnie to jest kolor tła dokładnie. Na ciemnych rzutnikach często ten kolor pojaśniam aż do pełnej bieli, aby było cokolwiek widać. W nowej wersji Blendera, czyli w tej i w jednej z wcześniejszych, również można użyć również gradientu. Włączam gradient i to powoduje, że okno 3D zmienia się w takie okno gradientowe. Powoduje to, że jest tutaj troszeczkę większa głębia obrazu jakby. No i czasami dzięki temu można korzystać z trochę lepszych wizualnych efektów. Oprócz tego możemy również włączyć sobie widok paneli. Panel to jest taki ciemniejszy pasek z tytułem danego zestawu narzędzi. Jest to przydatna opcja, korzystam z niej dość często. I możemy również włączyć tło. Włączenie tła pozornie nic nie zmienia, ale w przypadku, kiedy mam jakieś elementy półprzezroczyste, to tło może mieć znaczenie. Przełączę się na chwilkę do widoku edytora wideo. I tutaj jest taki przypadek, że jeżeli rozwinę to tło, to ono czasami jest przezroczyste. W tym momencie w samym oknie Video Sequence Editor również trzeba włączyć ten Show Header, Show Background i ewentualnie kolor tego background można zmienić. Ok, dla elementów interfejsu. Na razie zostawię to tak jak jest. Więc sama definicja kolorów to jest duży temat, można się nad nim długo bawić. Jest to coś, co zwiększa później produktywność, a więc warte jest ustawienia porządnie na początku i zapisania sobie jako jakiś tam preset. Dobra, więc na ten temat myślę, że wystarczy. Wrócę teraz do swojej starej konfiguracji i teraz mamy zakładkę Add-ons. Zakładka Add-ons to jest zakładka z wtyczkami. Klikam i mam tutaj całą listę wtyczek, dość bogatą. Na samym początku jest warning, że jakieś wtyczki mają tą samą nazwę. Mam taki konflikt ze skryptem tutaj, którego na razie nie rozwiązałem, ale łatwo go rozwiązać, dlatego że wywaliłem sobie te guziki stąd i wczytałem mój własny zdefiniowany skrypt jako ten, który nadpisuje konfigurację tego ogólnego Blendera. No ale ponieważ teraz używam konfiguracji takiej domyślnej, to tutaj ten skrypt się jakby odtworzył i razem z tamtym wchodzą w konflikt. Nie ma się czym przejmować. Tak czy inaczej, mam tutaj trzy zestawy różnego rodzaju wtyczek i są ich tak naprawdę setki już. Są to wtyczki oficjalne, wtyczki pochodzące ze społeczności i wtyczki, które nazywają się testing, a więc są w fazie testowej i mogą nie działać prawidłowo. Jeżeli wyłączę wszystkie testy, czy też wszystkie wtyczki, to widzę od razu tylko komunikaty, które się tutaj pojawiają. Oczywiście, jeżeli włączę wszystkie z nich, mogę wyszukiwać ich nazwy, na przykład wpiszę icon, no i od razu widzę, że mam jakąś wtyczkę, która zajmuje się modyfikacją i ustawieniami ikon. Jest to wtyczka deweloperska, nie musimy się nią przejmować. To, co zwykle włączam, czy też włączam w tych wtyczkach, to jest kilka rzeczy dosłownie. Przede wszystkim włączam coś takiego jak Copy Attributes Menu. Jest to wtyczka, która pozwala kopiować atrybuty pomiędzy obiektami na scenie, na przykład takie jak masa, czy jakieś inne własności. Jest to wtyczka, która będzie wchodziła w konflikt z klawiszem Ctrl-C, Ctrl-V. W tej wersji Blendera można używać kombinacji Ctrl-C, aby zapamiętać na przykład w jakimś buforze tę kostkę, a później ją wkleić nawet w zupełnie innym, nowo uruchomionym Blenderze. Więc jeżeli ktoś chce, może w ten sposób przenosić obiekty pomiędzy scenami, ale to nie jest rzecz, do której byłem przyzwyczajony. Wcześniej tego nie było, dlatego używałem tego właśnie skryptu. Więc włączam to. Włączam czasami spację, czy też menu dostępne pod spacją. Zwykle jest to takie małe okienko, domyślnie, które pozwala wyszukać jakieś polecenie. Jeżeli włączę sobie ten Dynamic Spacebar menu, to w tym momencie naciśnięcie spacji wyświetla mi takie menu, w którym jest mnóstwo różnego rodzaju dość bogato zdefiniowanych opcji. Normalnie oczywiście do tych opcji polecenia są również gdzieś tam dostępne, ale teraz są wszystkie zebrane w jednym menu i osoby, które są przyzwyczajone do wciskania spacji po to, aby otworzyć menu, mogą z tego śmiało korzystać. Ja z tego menu, szczerze mówiąc, korzystam rzadko. Pewne opcje, które jeszcze włączam w tym panelu, dotyczą raczej dodawania nowych obiektów i wtyczek importu, eksportu. A więc klikam sobie po prostu na przykład w dodaj krzywą i mam coś takiego jak na przykład dodatkowe obiekty, które można dodać. Ok, jakieś narzędzia dotyczące krzywych. Mogę też mieć narzędzia dotyczące różnego rodzaju sadzonek, robienia drzew, porostów, bluszczy i tego typu akcji. Na razie tego nie włączam, chociaż czasami jak są potrzebne, to wiem gdzie ich szukać. Polecenie dodaj mesh. Wybieram stąd najczęściej Extra Objects, ponieważ można wstawić dzięki temu poleceniu kilka dodatkowych brył. Jeżeli wcisnę Alt-A, to w tym momencie mam tutaj Extra Objects. Można je śmiało wtedy wybierać z kolejnych podmenu. I w zależności od potrzeb dodaję sobie jeszcze generator skał na przykład, ewentualnie generator krajobrazów. To zależy od tego, co robię. Na razie na tyle rzadko korzystam z tych opcji, że tych skryptów nie opłaca się włączać, ponieważ oczywiście ich ładowanie będzie odrobinę wydłużało start samego Blendera.
Warto zwrócić też uwagę na połączenia rur na przykład, ewentualnie jakieś bryły, które są tutaj. Możemy zobaczyć, co to jest. Regular solids, jeżeli wezmę sobie teraz, mam tutaj solids i no i tutaj jest masa różnego rodzaju dziwnych rzeczy. Ok? Tak to może wyglądać. Pozytywne rzeczy mogą zostać. Teraz w animacji mogę włączyć czasami Motion Capture Tools, ewentualnie jakieś inne rzeczy. Na razie z tego nie korzystam. W developmencie nie włączam niczego. W Game Engine na razie niczego nie włączam, chociaż ten brief będzie trzeba kiedyś obejrzeć. I jest wtyczka Import-Export. To, co tutaj robię w tej wtyczce, to przede wszystkim dopasowanie do pewnych filtrów importu-eksportu, które mnie interesują. No więc na przykład włączam sobie importowanie z plików PDB struktur atomowych. To jest całkiem fajna rzecz, przynajmniej mnie interesuje. To, co jeszcze włączam, czy raczej wyłączam, to jest importowanie plików z 3D Studio. Nie importuję żadnych na razie. Importowanie plików BVH zostawiam, ponieważ dzięki temu można zaimportować do Blendera animacje nagrane jako mockupy. Mogę także włączyć jeszcze opcje, które są troszkę niżej, na przykład eksportowanie plików do Adobe After Effects. I dla mnie akurat ważne rzeczy to importowanie plików z GIMPa, importowanie plików jako obrazki, wtedy wstawia się od razu plain z takim obrazkiem dodanym jako tekstura. Włączam także możliwość importowania plików z programu Make Human, co pozwala zaimportować od razu kompletnie zbudowanego człowieka, łącznie ze szkieletem. Włączam także opcję, która jest tutaj, znaczy wyłączam STL, nie korzystam z tego, pliki SVG importowane już mam włączone, PLY wyłączam, UV Layout zostawiam, Obiekt zostawiam, wyłączam ForML, nie robię plików w tym formacie, więc nie są tutaj potrzebne. I to jest wszystko, co z tych opcji zostawiam włączone. Następnie w opcjach materiału warto włączyć sobie Online Material Library. Jest to wtyczka, jeżeli ją macie, która dostarcza wielu ciekawych, bardzo skomplikowanych materiałów do Cycles. W Meshu mam znowuż masę różnego rodzaju fajnych opcji. Godny uwagi jest tak naprawdę wtyczka Loop Tools, którą obowiązkowo należy włączyć. Można także włączyć sobie wtyczkę Inset Polygon, chociaż już jest zaimplementowana opcja Inset w Blenderze. Mogę sobie także włączyć jakieś Edge Tools, ewentualnie jakieś inne rzeczy typu B-Surface. Ale to jest wszystko dodatek, którego potrzebuję raz na jakiś czas. W związku z tym te wtyczki pozostawiam na razie wyłączone. W nodach warto sobie włączyć Node Efficiency Tools. Jest to wtyczka napisana przez Bartka Skorupę, bardzo przydatna do pracy z nodami. Pozostałe opcje w zasadzie już nie są takie istotne. Teraz do pracy z obiektami warto sobie włączyć na przykład Cloud Generator, ewentualnie Cell Fracture. Są to wtyczki, które pozwalają rozszerzyć możliwości Blendera i zrobić bardzo dużo rzeczy w dosłownie kilku kliknięciach. Na razie tego nie robię. Tak samo Fracture Tools, robienie na przykład jakichś odłamków różnego rodzaju. Mam tutaj także specjalne laboratorium, które tworzy trawę, więc na razie to wszystko zostawiam bez zmian. W trybie Paint nie włączam niczego, ponieważ na razie nie potrzebuję żadnych opcji. Przy renderowaniu mogę postarać się włączyć z tych rzeczy, które są istotne, coś takiego jak Network Renderer. Będziemy z tego prawdopodobnie korzystali w trakcie zajęć, więc jest szansa, że się przyda. W Ridging można byłoby włączyć Ridgify, ale nie będziemy na razie z tego korzystali. W Sequencerze są trzy wtyczki, które lubię włączać, ale na razie nie będę ich ruszał, dlatego że dodają zbyt wiele opcji zmieniających interfejs i wtedy korzystanie z Sequencera staje się prostsze, ale jednocześnie dla osób początkujących może być bardziej skomplikowane. System zostawiam wszystko tak jak jest. Jedyne co mogę włączyć to Scene Information. Jest to prosta wtyczka, która podaje informacje na temat sceny, czyli ilość obiektów, ilość meshy i różne tego typu rzeczy. W tekście warto włączyć sobie Typewriter Text. Jeżeli nie macie tej wtyczki, warto ją sobie zainstalować. Można wtedy robić ładne animacje wpisywanego, pojawiającego się tekstu. Do Text Editor jest jeszcze wtyczka dla Paste All, żeby można było szybko na sieć wyrzucić to, co żeśmy wykodzili albo otrzymali jako log. No i zostają jeszcze wtyczki UV, które również pozostawiam wyłączone. To jest cała konfiguracja wtyczek, którą zwykle ustawiam w swoim Blenderze. Teraz zakładka Input decyduje o konfiguracji klawiszy. Przede wszystkim włączam opcję checkboxa o nazwie Continuous Grab. Continuous Grab umożliwia mi przesuwanie obiektów z wyjściem poza ekran. Bez tej opcji, jeżeli złapię za tę kostkę i na przykład pociągnę ją do góry, to przesuwanie się kończy w tym miejscu, gdzie dojeżdżam myszą do granicy ekranu. Tego teraz pewnie nie widać na filmie, ale dojeżdżam do granicy, no i dalej nie mogę nic przeciągnąć.
Jeżeli włączę sobie Continuous Grab, to w tym momencie mogę przeciągać ten swój cube, a mysz po dojechaniu do górnej krawędzi zapętla się i pokazuje się od dołu. Także mogę tą myszą ciągnąć i ciągnąć do góry moją kostkę, zmieniając jej położenie w bardzo szerokim zakresie. Opcja jest zalecana do włączania i bez niej rzeczywiście ciężko się pracuje. Teraz kolejna opcja, taka jak trackball, to jest opcja związana z tym, w jaki sposób obraca się scena 3D. A więc jeżeli mam na swojej scenie ustawioną kostkę, to teraz jeżeli złapię środkowym klawiszem myszy gdzieś ekran i pociągnę w dół, to w tym momencie ekran obraca się zawsze w ten sam sposób, niezależnie od tego, gdzie kliknę myszą. A więc ruch przeciągania myszą, wciśniętego kółka myszy, tego środkowego klawisza w dół, to jest obrót, tak jakbym kręcił walcem. Cała scena wtedy przesuwa się w dół. I to jest coś, do czego większość może być przyzwyczajona, zwłaszcza jeżeli pracuje na domyślnej konfiguracji. W moich przypadkach, czy też w mojej pracy, tego typu opcja nie jest zbytnio wygodna. Ja zwykle włączam sobie zamiast turntable opcję trackball. Trackball jest to opcja, która zmienia sposób obracania ekranu. Jeżeli wcisnę trackball, to w tym momencie obracanie ekranu działa inaczej. Jeżeli złapię myszą za krawędź gdzieś w pobliżu boków ekranu i przekręcę, czy też pociągnę w dół, to wtedy ekran obraca się tak jak kierownica w samochodzie. Mam nadzieję, że to widać teraz. Natomiast jeżeli złapię myszą w środku, to wtedy mam ten sam obrót, który był poprzednio. A więc to chodzi mi tutaj większa możliwość jakby swobody. Mam więcej swobody przy pracy, dlatego że mogę kręcić albo tak jak wtedy, albo na przykład tak, jakby to była kierownica. Odpowiednio ustawiając mysz, przekręcając scenę, mogę uzyskać całkiem ładne dopasowanie do moich potrzeb. Ok, więc opcję, która nazywa się trackball, polecam włączyć, chociaż zależy to oczywiście od przyzwyczajenia. Kolejna opcja, która się może przydać ludziom, którzy mają laptopy, nieszczęśnicy i nie mają klawiatury numerycznej, to jest opcja Emulate Numpad. Jeżeli włączę ten checkbox, to w tym momencie klawisze 1, 2, 3 aż do 0 działają tak jak klawisze na klawiaturze numerycznej. W przypadku, kiedy mamy klawiaturę numeryczną, warto tę opcję pozostawić bez włączenia, po to aby klawisze na klawiaturze alfanumerycznej, czyli te, które są nad zwykłymi literami, pozostawały bez zmian. Wtedy będą one zmieniały nam bieżącą warstwę. Jeżeli wcisnę 1, 2, 3, 4, to zmieniam warstwę. W przypadku, gdyby to był emulowany numpad, to jedynka ustawia mi widok. Tak jak to widać teraz, widok się przestawił. Trójka ustawia widok jakoś inaczej. Siódemka również jakoś inaczej. Mogę też dwójką na przykład przekręcać. Ta opcja w moim przypadku jest wyłączona, ponieważ na wszystkich komputerach, na których pracuję, mam klawiaturę numeryczną. Z pozostałych opcji, które można tutaj jeszcze włączyć, to jest na przykład odwracanie zoomowania za pomocą kółka, konfiguracja manipulatora 3D sześciokierunkowego, na przykład takich sprzętów jak Space Connection czy Space Pilot Pro czy jeszcze innych. Tutaj się ustawia, jak pracują. I oprócz tego istnieje jeszcze coś takiego jak konfiguracja skrótów klawiaturowych. Skrótów klawiaturowych jest w Blenderze co najmniej kilka tysięcy. Nie liczyłem, ale tak zgaduję, że jest ich sporo. I te skróty klawiaturowe są w tej głównej części okna wypisane. Jeżeli rozwinę sobie którąkolwiek z opcji, to widzę nazwy danej akcji, a później jaki to jest rodzaj skrótu. Są skróty, które są robione przez klawiaturę, są skróty, które robione są przez samą myszkę, mouse. To są skróty myszki. Można dodawać tutaj swoje własne skróty, albo definiować istniejące. Ja z reguły przedefiniowuję kilka takich skrótów związanych z tym, że sam system Linuxowy przedefiniowuje mi niektóre skróty, a raczej je przechwytuje. Na przykład, jeżeli wcisnę Ctrl-Alt-0, to czasami system okien, którego używam, przechwytuje mi takie okno i tworzy z tego okna jakieś dziwne zaznaczenie do prasowania czy innych rzeczy. Ten skrót obecnie wywaliłem ze swojego systemu, ale ten skrót dotyczy ustawienia kamery jako kamery aktywnej. Jeżeli macie z tym konflikt, warto wpisać w wyszukiwaniu skrótów słowo kamera. No i już mam wszystkie skróty klawiaturowe związane z kamerą. I jest tutaj takie polecenie jak na przykład Align Camera to View i to jest Ctrl Alt Numpad 0. W systemach takich jak Ubuntu na przykład albo Mint, tam gdzie jest używany GNOME czy też jakiś podobny manager okien, ten skrót może być przechwytywany. W związku z tym najczęściej ustawiam sobie tutaj zamiast Ctrl Alt Numpad 0 coś takiego jak Shift Ctrl Numpad 0. Ten skrót jest bezpieczny, jest nieprzechwytywany. Jeżeli go ustawię, to w tym momencie będzie zapamiętany. Naciskam sobie Save User Settings i jest OK. Następny skrót, który czasami przedefiniowuję, to jest skrót związany z przesuwaniem. Move wpisuję w wyszukiwaniu i tych opcji do przesuwania jest całkiem sporo, ale ta opcja do przesuwania, o którą mi chodzi, dotyczy tak naprawdę tylko edytora nodów. W edytorze nodów
jest skrót, który nazywa się Alt środkowy klawisz. U mnie Alt środkowy klawisz włącza takie menu. OK? Tak samo Alt prawy klawisz pozwala przesunąć okno lub zmienić jego rozmiar, a Alt lewy klawisz, no właśnie, Alt lewy klawisz przesuwa okno, Alt prawy klawisz zmienia rozmiar okna. Więc tego typu klawiaturę muszę w Blenderze przedefiniować po to, aby nie wchodziła w kolizję z istniejącymi klawiszami zarządzającymi systemem okien. Dlatego szukam tutaj edytora nodów i mam różne rodzaje edytorów. Jest tutaj całkiem sporo tych klawiszy przesuwających i jest także Node Editor. I teraz w Node Editorze mam coś takiego jak Background Image Move i to jest Alt Middle Mouse, czyli Alt ze środkowym przyciskiem myszy. Ten skrót przedefiniowuję na Ctrl Shift ze środkowym klawiszem myszy i w tym momencie Manager Okien już mi tego skrótu nie przechwytuje. OK? Tego typu zmiana. Pamiętam, że jeszcze jest jeden klawisz, który zwykle przedefiniowywałem, który do czegoś mi tam służył, ale w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć jaki. Natomiast na komputerach w pracowni, przynajmniej na jednej pracowni, na której mam przyjemność prowadzić zajęcia, jest taka konfiguracja, że może być przechwytywany klawisz F12. Jeżeli następuje coś takiego, to wpisujemy tutaj render i mam tutaj skrót klawiaturowy, który wyzwala renderowanie sceny. Jeżeli trzeba będzie przedefiniować ten skrót, to zamiast F12 możemy wpisać na przykład Ctrl-Shift F12 czy coś takiego i będziemy mieli wtedy klawiaturę przedefiniowaną i ten skrót będzie bezpiecznie wyzwalał renderowanie bez wchodzenia w kolizji z pojawiającym się oknem, które tam będzie się pojawiało Wam na pracowni. Można ten skrót wywalić, zostawię u siebie F12, ale pamiętajcie, że zawsze w razie czego można sobie ten skrót przedefiniować. Więc odnośnie jakby konfigurowania klawiatury, to jest wszystko, co można tutaj powiedzieć. Warto sobie tą klawiaturę i wszystkie ustawienia zapamiętać jako pewien preset. Ja ten preset już mam zapamiętany, nazywa się on Piotao. Jeżeli go wybiorę, to się tutaj nic nie zmienia. Warto także wiedzieć, że istnieją różne predefiniowane zestawy, które na przykład zgodne są z klawiaturą pochodzącą z MAI. Można również zdefiniować swoje własne zestawy i je tutaj zapamiętać. I one będą wtedy naśladowały jakiś inny program do obsługi 3D, który być może będzie Wam kiedyś potrzebny. Lub jeżeli któryś program znacie, możecie Blendera dostosować, aby pracował tak jak Wasz program, który znacie i wtedy będziecie pracowali na swoich własnych skrótach. Następna zakładka to jest zakładka Editing. Jest to zakładka, na której z reguły niewiele zmieniam. Zmieniam tylko ilość kroków przy undo. Jest to ilość poziomów cofnięć. Maksymalnie można ustawić 64 poziomy cofnięcia z limitem na pamięć zajmowaną przy zapamiętywaniu sceny na 0. Jeżeli macie mało pamięci, warto określić jakiś limit pamięci tutaj, aby nie zjeść jej całej przy jakichś bardzo skomplikowanych operacjach, które później być może chcielibyście cofnąć, a które są po prostu zapamiętywane tylko po to, aby było to możliwe. Limit zostawiam na 0. Na razie nie miałem problemów z tą opcją, ale gdyby kiedyś brakowało pamięci, warto pamiętać, że tutaj można taką opcję ustawić. Istnieje także opcja, która pozwala łączyć materiały albo z obiektem, albo z danymi obiektu. To się wiąże z tym, jak Blender przechowuje obiekty. Zwróćcie uwagę na przykład na tą kostkę, którą mam tutaj w Outlinerze. W Outlinerze kostka jest związana z meshem, a ten mesh z kolei jest związany z materiałem. Jeżeli włączę opcję, która będzie linkowała materiały do obidata, tak jak teraz jest tutaj domyślnie, to właśnie materiał będzie podlinkowany pod mesha, to jest to właśnie obidata. Jeżeli wybiorę zamiast tej opcji linkuj do obiektu, to wtedy materiały w nowych obiektach lub w starych będą się linkowały zamiast do obidata po prostu do samego obiektu. Można to pokazać, jeżeli się przełączę tutaj i wybiorę sobie zamiast polecenia data samo polecenie object. W tym momencie nie mam żadnego materiału, ale jeżeli ten materiał wybiorę stąd, to on się podwiąże również pod tego cube'a. Ten materiał mogę stąd usunąć i wtedy mam materiał podwiązany pod bezpośredni obiekt, nie pod mesha. Może to być czasami przydatne, zwłaszcza wtedy, kiedy kopiuję lub linkuję do siebie różnego rodzaju obiekty, ale można pozostawić również opcję domyślną, więc wybieram sobie stąd obidata. Tak samo, jeżeli robię duplikat obiektu, to razem z obiektem duplikowane są niektóre rzeczy, z wyjątkiem materiałów, tekstur i systemów cząstek. Wszystko inne się duplikuje. Oznacza to, że jeżeli wezmę sobie, stworzę duplikat tej kostki, to ta kostka się będzie nazywała Cube001, ale ona będzie miała dokładnie ten sam materiał. A więc ten materiał ma teraz dwóch właścicieli, czy też dwa obiekty, które z niego korzystają, co widać po tej dwójce, która tutaj jest w nazwie, czy też obok nazwy materiału. Jeżeli chciałbym, aby to w ten sposób nie działało, to mogę sobie ustawić, aby materiały były również kopiowane razem z obiektem. Jeżeli teraz tę kostkę skopiuję, to skopiuję cube'a razem z materiałem. I wtedy nowy obiekt będzie miał w środku kopię materiału,
który pochodzi z poprzedniego obiektu. Więc to tworzy mi osobne materiały. Jeżeli teraz w tej kostce zmienię kolor materiału, to będzie to kostka czerwona, a ta oryginalna pozostanie bez zmian. Gdybym nie miał tej opcji włączonej, czyli zostałoby tutaj odhaczony materiał, to po skopiowaniu tej kostki i zmianie koloru materiału miałbym zmianę koloru na dwóch kostkach. Tak to działa. Jeżeli ktoś chce kopiować obiekty i dla każdej kopii chce mieć osobno również skopiowany materiał lub jakikolwiek inny element, to powinien tę opcję tutaj zaznaczyć. Pozostawiam ją na razie odznaczoną, ponieważ przyzwyczaiłem się do tego, że materiały pozostają nieskopiowane, tylko są dołączane do materiałów. Mamy także takie opcje jak keyframing. Keyframing w checkboxie Visual Keying oznacza, że zmieniane są, czy też dodawane do klatek kluczowych tylko klatki, które dotyczą wizualnej zmiany. Tak samo, jeżeli będę kluczował co ileś klatek, to będą wstawiane tylko klatki, które są rzeczywiście potrzebne. Na przykład, jeżeli bym kluczował w trakcie trwania animacji ruch kostki, ruszając tą kostką za pomocą myszy, to pewne elementy danych w tej kostce, na przykład rotacja, czy też pewna z osi przy przesuwaniu, byłyby niezmienne. W tym momencie na takich osiach nie będą dodawane klatki kluczowe, jeżeli wcisnę ten checkbox Only Insert Needed. OK? Tak to wygląda. Tak samo, jeżeli włączę sobie auto keyframing, to w tym momencie przesunięcie obiektu w jakiejś tam klatce kluczowej automatycznie będzie dodawało do niego klatki kluczowe. W związku z tym nie będzie potrzeba naciskać klawisza I lub specjalnie tych klatek zapamiętywać. To się przydaje tylko wtedy, kiedy używamy Blendera do robienia animacji i tych klatek rzeczywiście nakładamy dużo, jesteśmy w takim trybie pracy, więc można sobie to w ten sposób skonfigurować. Pozostałe opcje są mniej istotne, możemy je zignorować i mamy ostatnią zakładkę taką jak interface. Jest to ważna zakładka i parę opcji na tej zakładce warto włączyć. Przede wszystkim absolutnie kluczową sprawą dla wygody pracy jest włączenie opcji takiej jak Rotate Around Selection. Teraz mam tryb pracy taki, że ekran obracany jest wokół takiego wirtualnego środka, jak widać. Tutaj gdzieś mam ten środek obrotu. Jeżeli kręcę szybko, to być może widać nawet te punkty, które są w centrum. Chodzi o to, że jeżeli mam zaznaczoną kostkę, to również ten obrót następuje dokładnie w taki sam sposób. Jeżeli zaznaczę kamerę, znowuż jest ten sam sposób obrotu. Ten styl pracy mi nie odpowiada. Z reguły włączam sobie opcję Rotate Around Selection, która powoduje, że jeżeli jest ona włączona, to wtedy obracanie całego ekranu odbywa się wokół obiektu, który zaznaczę. Myślę, że to wyraźnie dosyć widać, jeżeli te obiekty przesunę, że teraz obrót następuje wokół kamery, zaznaczonego obiektu, którym jest kamera, a teraz jeżeli kliknę prawym klawiszem, zaznaczam kostkę i mam obrót wokół kostki. Jest to styl pracy, do którego się przyzwyczaiłem i ten styl pracy mi odpowiada. Jeżeli komuś pasuje inny, proszę bardzo, możecie sobie inaczej to ustawić, ale zalecam ten, ponieważ spraktykowałem go i on rzeczywiście wydaje się przydatny. Następna opcja, która jest warta uwagi, to jest Zoom to Mouse Position. Pierwsza rzecz, jeżeli będę miał kostki, które są skopiowane na przykład w ten sposób, i ustawione jakoś tak. To teraz, jeżeli robię zoom na tę kostkę, kręcąc kółkiem myszy, okay, to widać, że zoom odbywa się w położeniu takim jak środek ekranu. Okay? Nie ma znaczenia, gdzie umieszczę mysz, ten zoom jest zawsze wszędzie taki sam. Jest to taki sposób pracy, który również mi nie odpowiada, dlatego włączam sobie opcję Zoom to Mouse Position. I teraz, jeżeli przesunę mysz gdzieś na ekran, to w tym momencie zoom odbywa się właśnie w to miejsce, które pokażę myszą. A więc mogę ustawić sobie myszkę na przykład tutaj i zoomować w taki sposób lub w jedną lub w drugą stronę, aby moja scena została we właściwy dla mnie sposób powiększona. OK? Tak to działa. I to jest znowuż opcja, która wynika z pewnej praktyki. Ja się do niej przyzwyczaiłem i ona mi pasuje, ale nikogo nie zmuszam, aby z niej korzystał. Jednak warto wiedzieć, że Zoom to Mouse Position przydaje się, jeżeli chcę na przykład powiększyć szybko ten obiekt, albo jeżeli chcę szybko powiększyć ten obiekt. Więc jest to rzecz całkiem godna polecenia. Kolejna opcja, którą zwykle włączam, to jest Auto Depth. Auto Depth jest to opcja, która związana jest z tym, jak szybko odbywa się zoom do danego obiektu. A więc jeżeli jestem tutaj, to zoom do tego obiektu odbywa się z taką prędkością, jeżeli jestem tutaj, no to troszeczkę wolniej. Jeżeli natomiast wezmę sobie mysz gdzieś tam na tło, no to ten zoom znowuż odbywa się z jakąś tam prędkością. Jeżeli wybiorę opcję Auto Depth, to w tym momencie brana pod uwagę jest głębia obrazu, czy też przestrzeń pod kursorem myszy. Jeżeli wskażę tą pierwszą kostkę, to mysz w tym momencie jest no, na niewielkiej głębokości. Powiedzmy, że to jest kilka jednostek Blendera od powierzchni ekranu. Natomiast ta kostka jest troszkę dalej, a więc w tym momencie zoom będzie bardziej intensywny. Tutaj szybciej się zoomuje scena niż tutaj. Okay? Może to jest akurat odwrotnie, teraz być może źle widać.
ale zoom odbywa się względem na przykład tamtej kostki, teraz jest inaczej. Jeżeli wezmę sobie depth, to w tym momencie teraz jest nieskończona głębokość pod kursorem myszy, no i ten zoom odbywa się bardzo, bardzo gwałtownie niż w tym przypadku. Zresztą musicie sami to wyczaić. Jest jeszcze jedna opcja, która nazywa się kursor depth. Jeżeli kliknę lewym klawiszem, to przestawiam kursor 3D. Wiemy, że to jest punkt, który nazywa się pivot. Jeżeli teraz kliknę gdzieś na obiekt, to ten pivot ustawia się na obiekcie. To jest opcja, która powoduje właśnie to jest opcja, która włącza właśnie takie działanie. Jeżeli tego nie zrobię i nacisnę, załóżmy, że kursor wrócił do początku tutaj. Jeżeli nacisnę teraz na tę kostkę i ustawię kursor tak, aby kursor był na tej kostce, to tak naprawdę on ustawiony jest na osi x-owej. Jeżeli przesunę scenę, to widać, że on się gdzieś tutaj znajduje. Może trochę krzywo, bo to było pod kątem, ale tak czy inaczej nie jest na kostce. Jeżeli włączę sobie kursor depth i kliknę, to kursor ląduje bezpośrednio na kostce i to się może przydawać na przykład do tego, aby dodać jeden obiekt bezpośrednio na drugim. Klikam kursorem gdzieś tutaj na kostkę, dodaję nową kostkę i ona będzie w pobliżu tej, która jest w tym miejscu już ustawiona. Tak to działa. Więc taką opcję również można włączyć. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli edytujemy jakieś bardzo duże obiekty i klikniemy przypadkiem w celu ustawienia kursora, będąc ustawionym równolegle w jakichś osiach, to ten kursor zmieni położenie. Dlatego ja tę opcję zwykle wyłączam. Dobra, pozostałe opcje, które tutaj są, to może być jeszcze ewentualnie wielki kursor, jakieś tam powiększenie sobie manipulatorów i innych rzeczy, ale to są opcje, które zwykle można zignorować i na tym można byłoby zakończyć tą podstawową konfigurację preferencji w Blenderze. Teraz, nie jest to jednak koniec całkowicie samej konfiguracji. Teraz zmieniam ustawienia swojego widoku 3D, a więc ustawiam ten widok za pomocą jedynki na klawiaturze numerycznej w widoku od przodu i w widoku bez perspektywy. Wywalam obie kostki, powiększam troszeczkę ten widok, tak aby widzieć tą drobną siatkę i w tej pozycji ten widok zostawiam. Co więcej, mam tutaj te dwie sceny. Jedną z tych scen usuwam, aby pozostała mi tylko tamta jedna. OK, ta scena już jest teraz uporządkowana. Powinna w ten sposób wyglądać. Upewniam się, że zaznaczyłem zakładkę render, że w wielkości renderowanych plików ustawiłem 100% na przykład, że output wskazuje na katalog TMP. Tu akurat mogę dać ścieżkę tą względną, że pliki będą zawsze na przykład RGBA i tak dalej. Wszystkie te ustawienia sobie tutaj robię, konfigurując narzędzia. Tak samo tutaj mogę powiększyć lub pomniejszyć odpowiednie elementy interfejsu, wciskając Ctrl ze środkowym kółkiem myszy i przesuwając. Mogę podnieść trochę ten pasek, mogę zmniejszyć troszeczkę okienko timelinera, jeżeli go nie potrzebuję. Mogę sam timeliner rozciągnąć i domyślnie wpisać na przykład 500 klatek podczas domyślnego jakby trwania animacji. Taki Blender, w ten sposób przygotowany, mogę następnie zapisać, czy też taką konfigurację mogę zapisać, no i później z niej korzystać oczywiście. Tu jeszcze mogę zmienić kolejność paneli, przeciągając je do góry troszeczkę i tego typu konfiguracja, także z tym panelem mogę troszeczkę zaszaleć i poprawić jego konfigurację. Taka konfiguracja zostanie następnie zapisana, no i będę z niej później korzystał w kolejnych etapach pracy. Aby zrobić zapis tej konfiguracji, naciskam klawisz Ctrl-U i to zapisuje mi cały wygląd ekranu, cały wygląd wszystkiego, co mam w Blenderze. Oczywiście warto również wejść do User Preferences i zapisać na wszelki wypadek Save User Settings. Tak to działa. I teraz tak, Blender zapisuje konfigurację w pewnym specjalnym pliku, a nawet w dwóch plikach, które łatwo sobie wyświetlić. Jest taki katalog jak config w systemie Linux i w tym katalogu są oczywiście różne, rozmaite programy. W tym katalogu jest również katalog o nazwie Blender. Blender zapisuje w tym katalogu swoją konfigurację, począwszy od wersji 2.64. W starszych wersjach był to po prostu katalog .blender i tam zapisywana była konfiguracja w takim samym wzorcu. I teraz każda taka główna wersja Blendera, czyli 2.64, 65, 66, zapisuje swoją wersję w tych podkatalogach. Wersja 2.66 zapisuje w środku trzy katalogi i tam są skrypty, jakiś cache i config. W katalogu config mam zapisaną konfigurację w dwóch głównych plikach. Startup Blend to jest konfiguracja całego interfejsu oraz User Pref Blend to jest konfiguracja preferencji, które zapisuję osobno. Jeżeli chcecie przenieść konfigurację z jednego Blendera do drugiego, można skopiować te dwa pliki, umieścić je w takim katalogu i Blender je przy starcie wczyta. Jest to jednocześnie coś w rodzaju takiego auto-exeka, który powinien Wam przywrócić scenę przy przywołaniu
Blendera. Tak samo, jeżeli wejdziemy do katalogu Scripts, będą tutaj skrypty i presety, które zdefiniowałem w konfiguracji. No i tyle. Tutaj mam dwa tak naprawdę skrypty wrzucone z jakimiś tam dodatkowymi katalogami. I to jest coś, co Blender wykorzystuje do swojej własnej wewnętrznej konfiguracji. Jeżeli byśmy chcieli zainstalować jakiś skrypt, to należy go tutaj wrzucić do Scripts Addons i w tym momencie jest szansa, że będzie widoczny w okienku preferencji, tam gdzie mamy zakładkę Addons. Myślę, że w tym momencie konfiguracja Blendera została omówiona dość dokładnie i że przyda się to osobom początkującym, tym, które zaczynają w nowym semestrze pracę z tym potwornie skomplikowanym programem, a jednocześnie bardzo fajnym. Więc na razie pozdrawiam wszystkich, dziękuję za uwagę i do zobaczenia ponownie kiedyś tam.